Witajcie kochani, ja nazywam się Sara Smołońska. Jestem z Bogiem, jestem nowym człowiekiem około już półtora roku zaraz minie. Chciałabym wam opowiedzieć, jak to się stało, jak wcześniej żyłam. Jak większość z was pewnie, którzy mnie oglądacie, wychowałam się w Polsce, wychowałam się w rodzinie katolickiej. Takiej pseudokatolickiej, wszyscy mówili, że wierzą, a tak naprawdę w domu nie było ani miłości, ani akceptacji. Szukałam tego zaspokajania miłości, akceptacji u ludzi. Szukałam tego na początku w kościele katolickim. Wiedziałam, że będąc tam doświadczam jakiegoś Bożego działania, jakiejś miłości, akceptacji, ale było to na tyle chwilowe i krótkotrwałe, że wychodząc z tego miejsca dalej czułam się sama. I chciałam powiedzieć wam, że to poczucie takiego odrzucenia, to poczucie tego braku miłości w domu przełożyło się na to, że idąc do szkoły, dalej do gimnazjum, idąc z małego, z wioski właściwie do miasta, czułam się bez przerwy odrzucona, czułam się bardzo samotna w tym okresie swojego życia. Idąc dalej do szkoły średniej, dalej czułam się odrzucona i szukałam sobie właściwie na siłę kogoś, kto by się mną zajął, zaopiekował, żebym nie czuła się sama. Idąc do szkoły średniej, poszłam od razu do internatu, bo chciałam uciec od problemów w domu. W domu nie miałam fajnego dzieciństwa. Rodzice cały czas się kłócili. Wynikało to oczywiście z braku Boga w domu, ale też z braku miłości. Jeżeli oni się nie kochali, to ja nie mogłam tego odczuwać. I wtedy, idąc do szkoły średniej, ja poznałam przez internet chłopaka. Od razu zaczęliśmy się razem spotykać. Zobaczyłam, że jest to ktoś, kto darzy mnie szacunkiem, kocha mnie. Poczułam się zaakceptowana, kochana. I tak spędziliśmy razem 4 lata w szkole średniej. Różne sytuacje mieliśmy, ale to dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Ja wiedziałam, że może to nie jest jakiś do końca przykład, że to będzie mój mąż czy cokolwiek, ale na ten czas dawało mi to takie zaspokojenie, że ja czuję się komuś potrzebna, że nie muszę się czuć sama, jak zawsze. W życiu tak było, że czułam się samotna. W szkole średniej nastąpiło takie podjęcie decyzji w moim życiu ogromne, że muszę albo wybrać jakiekolwiek studia, na które wtedy nie było mnie stać, bo nie miałam, w domu się nie przelewało, więc było ciężko nawet z takim podjęciem decyzji, albo wyjeżdżam do pracy do zagranicy. Pojechałam do Holandii. Mój wtedy obecny chłopak już był tam. Jak ja do niego dojechałam, to jeszcze kolejne rozczarowanie mnie spotkało, w życiu jeszcze bardziej czułam się samotna. Wtedy pojawiły się ze mną lęki, depresje, ponieważ dowiedziałam się, że on tutaj wpadł w narkotyki. Zobaczyłam, jakie on życie prowadził. Czułam się tak strasznie i tak w tym życiu moim taki krach nastąpił, że przez takie 2 lata, będąc w Holandii, pracując tylko, skupiłam się zupełnie na sobie. Zobaczyłam, że moje życie w ogóle nie ma sensu. Że jestem z kimś, kto w ogóle mnie nie kocha. Wydawało mi się, że mnie kochał. To doprowadziło mnie naprawdę do takiego stanu zalęknienia wręcz, takiego depresyjnego. Zobaczyłam, że osoba, którą myślałam, że jest ze mną, że coś do mnie czuje, po prostu ma mnie przysłowiowo w tyłku, tak? I tak mijał kolejny czas w Holandii. Kolejna chęć zarabiania pieniędzy, poczucia bezpieczeństwa właśnie w finansach. I po jakimś czasie, byliśmy już ze sobą około wtedy 3 lata w Holandii, Maciek był bardzo w kiepskim stanie, bardzo poszedł w narkotyki, w imprezy. Nasze życie w ogóle zupełnie różnie wyglądało, bo jego styl życia w ogóle do mnie nie pasował. Ja w ogóle żyłam sobie osobno. Żył on swoim życiem, a zaraz obok niego byłam ja. Ja byłam sama w depresji i pamiętam, że bardzo źle się z tym czułam. Kiedy zobaczyłam w nim jakąś zmianę po 3 latach, że pomimo tego faktu, że on brał narkotyki, nie szanował mnie, nawet mnie zdradzał i nawet przyznał mi się do tego, że coś w nim się zmieniło. I on wtedy powiedział mi, że on twierdzi, że Bóg jest, ale wtedy w tym czasie on tak świadczył mi o tym Bogu, że ja w ogóle nie chciałam Go poznać. Mając świadomość, że dobrze jest ten Bóg, ale co z tego, że jest to jakaś religijna wizja Boga, a on mi wcześniej nie pomógł, to dlaczego w ogóle teraz miał jakkolwiek zmienić moje życie? I po jakimś czasie, kiedy on parł na Boga, ja zobaczyłam, dobra, no to może ja z nim, tak? I kiedy jeździliśmy do takiego kościoła w Amsterdamie,
ja tam jechałam z nim, żeby się przekonać, może faktycznie, jeżeli on poznał kogoś, no to może ja też poznam. Ale tam będąc, no nie doświadczyłam tego Boga. Ja po prostu zobaczyłam, że ludzie w inny sposób, jakkolwiek też bardzo inny, religijny po prostu sposób uwielbiają Boga, ale ja nie czułam tam nic po prostu, że ten Bóg jest, że ten Bóg do mnie w jakikolwiek sposób przemawia i że On mi pomoże. I po jakimś czasie dostaliśmy numer, no teraz już od obecnych naszych pastorów, dostaliśmy numer od znajomej, że będzie spotkanie w Utrechcie i myśleliśmy po prostu, że jedziemy do nich rozmawiać z nimi. Pojechaliśmy tam oczywiście z pewnymi obawami, że o czym my będziemy rozmawiać, myśleliśmy, że to może jakaś sekta, że to jacyś Jehowi. No dobrze, usiedliśmy tam i wtedy zaczął Artur Cyrzyński opowiadać swoje świadectwo. I słuchając jego świadectwa, ja zobaczyłam i poczułam w środku, że jest coś to w tym prawdziwego. Patrząc na niego, zobaczyłam człowieka, którego myślałam po prostu, miałam bardzo dużą styczność z takimi ludźmi z grupy przestępczych różnych, będąc już w Holandii, bo mój teraz już obecny mąż w różnym środowisku się obracał, więc nie było dla mnie to coś nadzwyczajnego. Myślę sobie, kolejny jakiś gość, który manipuluje ludźmi czy coś. Ale nie, ja zobaczyłam w jego świadectwie, słuchając jego, patrząc na niego, zobaczyłam, że obok niego jest żona. Że w ogóle to jest coś prawdziwego, że faktycznie on czegoś doświadczył i słuchając jego dalej, on tak opowiadał o Bogu, że ja poczułam w środku, że gdzieś, że coś mnie w tym dotyka. I kiedy on zadał pytanie o tym, czy masz pewność, jak umrzesz, gdzie pójdziesz po śmierci. A ja wiedziałam, że no, tej pewności nie mam. I dlaczego nie spróbuję, a wyjdę? Może będę miała tą pewność, może go poznam. I kiedy wyszłam na środek, to poczułam, że ciężar, taki ogromny ciężar, który na mnie był, takich depresji i różnych rzeczy w moim życiu, który na mnie był, po prostu był, takie miałam odczucie ciężkości. On w tym momencie pod modlitwie przyjęcia Jezusa, on po prostu ze mnie zszedł. Poczułam się, jakbym była, nie wiem, z 20 kilo lżejsza. Ja nadal widziałam obok siebie, że jest mój chłopak, ale ja czułam się, że to nieważne, że on tu jest. Ja jestem teraz coś nowego, coś takiego, nie czułam się tak lekka. I po tym całym spotkaniu, kiedy przyjęłam Jezusa, ja poszłam po prostu, położyłam się spać i wstając, ja poczułam się inna. Poczułam się taka nowa, mówię, dobrze, jestem w tym pokoju, ale coś się zmieniło, ja się chyba zmieniłam. Poczułam się taka inna. I kiedy dalej jeździliśmy na spotkania kolejne, ja po prostu, dotykając realnego Boga, kiedy On do mnie przychodził, kiedy ja przychodziłam do Jego obecności, bo On we mnie cały czas jest ze mną, ale kiedy ja przychodziłam do Niego, ja się wtedy czułam kochana. Czuję się kochana, jestem zaakceptowana w pełni, ja to wiem. Choć nie zawsze to przyjmuję, to wiem, że kiedy ja jestem w Jego obecności, to po prostu moje życie nabiera kolorów, barw. I wtedy wiem, że jestem zwycięzcą. Kiedy jestem w Jego obecności, czuję się kochana i zaakceptowana. Kiedy ostatnimi czasy zauważyłam, że po prostu przyswajam to, że Bóg jest moim tatusiem, to daje mi to taką pewność, że kiedy ja jestem z Nim, to wszystko wokół nie ma w ogóle żadnego sensu. Bo teraz jesteśmy z Maćkiem, z tym chłopakiem, o którym Wam opowiadam, jesteśmy teraz małżeństwem. Wiem, że jesteśmy Bożym małżeństwem, bardzo się kochamy, bo my kochamy Jezusa, a Jezus kocha nas. I tylko dlatego to małżeństwo będzie i przetrwa razem z Jezusem. I nic tego nie zmieni. Dziękuję Wam, że mogłam się z Wami tym podzielić. Brawo.